Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dokumentacja konwojowa rozpoczyna długi i skomplikowany proces organizacji transportu, wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych. W tej części szkolenia omówimy szczegółowo umowy o świadczenie usług konwojowych. Umowa o świadczenie usług konwojowych to umowa zlecenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Wykonania transportu wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Umowa o świadczenie usług konwojowych jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowany jest transport wartości pieniężnych. Obowiązywanie umowy o świadczenie usług konwojowych jest uregulowane prawnie. Umowa o świadczenie usług konwojowych posiadać może różny charakter i zakres, zależny od przedmiotu umowy oraz uzgodnień między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Najczęściej określa się w niej datę zawarcia umowy, jej numer, nazwę, określenie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, określenie przedmiotu i zakresu usługi, podstawowe obowiązki zleceniobiorcy, zobowiązania zleceniodawcy, czas trwania umowy i ewentualne warunki jej wypowiedzenia, płatność za usługę, kwota, warunki i tym podobne. Zasady wprowadzania zmian w umowie i rozstrzygania sporów. Postanowienia końcowe. Podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Załączniki. W skład umowy o świadczenie usług konwojowych wchodzą dwa dokumenty: rejestr zawartych umów oraz księga realizacji umowy. Rejestr zawartych umów powinien zawierać w szczególności określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu. Datę zawarcia i rozwiązania umowy, oznaczenie stron umowy, numer umowy. Księga realizacji umowy powinna zawierać w szczególności numer umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce wykonania usługi, formę wykonania usługi określoną zgodnie z artykułem 3 ustawy. W interesującym nas przypadku będzie to konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych imiona i nazwiska pracowników ochrony wykonujących usługę oraz nadzorujących ich pracowników ochrony z licencją drugiego stopnia, ilość i rodzaj broni przydzielonej pracownikom ochrony do wykonania usługi. Rejestr zawartych umów i księga realizacji umowy należą do obowiązkowych dokumentów prowadzonych przez przedsiębiorcę zajmującego się konwojowaniem wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Dokumentację tę prowadzi się w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają charakter pomocniczy i nie mogą jej zastąpić. I przechowuje przez 5 lat, licząc od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy, od daty wygaśnięcia umowy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.